Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj coś Wam pokażę, co udało mi się zrobić w Ursusie C360, który stoi za mną. A co zostało? Bolączka Ursusa była taka, że dość mocno, często i gęsto zapychała się chłodnica. Chłodnica się zapychała z tego względu, że na przykład jeśli kosiłem jakiś ugor czy coś, to powiedzmy te plewy, nie plewy, różnego rodzaju jakaś słoma, nie słoma, wszystko zasysała chłodnica i po prostu zbierało się tutaj. Ciągnik się grzał i wyrzucał po prostu płyn. No bo jak wiecie, pod wpływem temperatury płyn rozszerza się i wyrzuca po prostu ten płyn. Tak było w moim przypadku. No i czasami trzeba było po prostu co jakiś czas kapkę dolać. I nadszedł mi taki pomysł, żeby założyć zbiorniczek wyrównawczy. W sumie ten zbiorniczek ma za zadanie złapać ten płyn, który jeżeli ciągnik się zagrzeje, wyleci po prostu do zbiorniczka i automatycznie później z powrotem wróci do układu. Co zostało tutaj zrobione? Zostało zrobione to, że został przesunięty maksymalnie tutaj do przodu filtr powietrza i delikatnie został on przesunięty w lewą stronę po to, aby zwiększyć po prostu prześwit między filtrem a chłodnicą. Wcześniej nie dało się tutaj ręki włożyć, żeby na przykład zgarnąć tę słomę czy nie słomę, co zalepiło po prostu chłodnicę. Teraz jest możliwość włożenia tutaj ręki, bez problemu można, czy też jakąś szczotką małą zmieść po prostu zanieczyszczenia z chłodnicy. I co? On jest, to jest zrobione tak, że przepraszam, tutaj mamy dystans taki zrobiony na mocowaniu pompy hydraulicznej do wspomagania, no, po prostu nakrętki i troszeczkę ten spornik nam się przesunął do przodu. Jeśli to się nam przesunęło do przodu, no to musieliśmy odciąć tutaj takie są mocowania okrągłe i taki jakiś tłumnik drgań, żeby ten filtr nie pracował razem z chłodnicą. Ja zrobiłem to już na sztywno. Tutaj dospawałem kawałek paskownika, wywierciłem otwory i przekręciłem do chłodnicy z jednej i z drugiej strony, taka sama czynność. Następnie musiałem przerobić mocowanie zbiorniczka do płynu od wspomagania i go tutaj umiejscowiłem. Tutaj będzie klakson i najważniejsza sprawa, zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego. Zbiorniczek został zamontowany tutaj przy masce, gdzie maska łączy się po prostu z tymi bocznymi panelami maski, na dwie śruby. I został zespawany taki spornik, jak widzicie na załączonym obrazku. Przymocowany jest dwoma śrubkami i jest podłączony tak. Wyrzucanie, że tak powiem, płynu jest podpięte wężem w ten sposób. No jest to trochę taki S, ale inaczej się tego zbiorniczka nie dało usytuować, z tego względu, że chciałem, żeby powrót tego płynu był w miarę możliwości w tym miejscu. I co? I później dorobiony jest taki trójnik. Tu jest rurka odpowiedniej średnicy do węży i wywierciłem otwór i wspawałem taki kruciec z mniejszej rurki. Na to założyłem kolejny przewód gumowy, to jest chyba 16. Opaski, tu opaska do chłodnicy, tutaj opaska, tu opaska. No i zobaczymy. No ogólnie taki dłuższy, większy serwis był 60, z tego względu, że był wymieniany olej w silniku, olej w pompie, był też wymieniany olej w skrzyni, z tego względu, że pamiętacie, że był remont w skrzyni robiony i zalewałem stary olej, także teraz jest nowy olej założony, zalany jeszcze z lepszą gęstością. Jest to Hipol 85W140, wtedy był 80W90, z tego co
Pamiętam, wlałem 35 litrów, no bo żeby do tura było i tam do przyczepy jak coś. I jeszcze uszczelniłem sobie tutaj dźwignię od załączenia pompy i wałka WOM, bo tutaj olej mi cieknął. Co tam jeszcze? Otworzone były dekle w skrzyni, wyczyszczona w miarę możliwości i zdjęta była też cały dekiel pompy. Hydrauliczny był też zdemontowany po to, żeby wyczyścić ten filtr, który tam się znajduje i od razu zobaczyć, jak tam wszystko jest w stanie, także w miarę ok. Sprawdzałem koło talerzowe, jest wszystko w jak najlepszym porządeczku, nic się nie dzieje, czyli luz międzyzemny był dobrze spasowany. I co jeszcze? No, trzeba byłoby go umyć, ale na razie jeszcze muszę jedno pole zatalerzować. Sprawdzimy po prostu, jak ten patent będzie się sprawdzał, czy to w ogóle zda jakiś egzamin, czy nie, czy będzie trzeba z powrotem wrócić do serii, że tak powiem. Teraz będę musiał zalać sobie płyn, jeszcze zakręcę tylko grill i miejmy nadzieję, że to jakoś będzie działać. No i co? I jakoś to na razie funkcjonuje, zobaczymy. No jest na minimum w zbiorniczku, bo się wyrównał poziom względem płotnicy. No i co? No nie wiem, zobaczymy. Jadę na pole, zapinam talerzówkę, jadę talerzować i zobaczymy w braniu, co z tego po prostu wyniknie. Wszystko tutaj ładnie sobie działa. Czuć wiatr, można rękę wsadzić, jak wam pokazywałem wcześniej. O, zajebiście. Lecimy. Jesteśmy już na polu. Robię tak jakby pierwszy przejazd teraz w jedną stronę, teraz tą drugą. Temperatura szykuje się na zielonym jak na razie. Za chwilę wyjdę zobaczyć, czy wszystko jest ok. Nie ma żadnych przecieków. Jest w miarę fajna pogoda, dość chłodno, takie 22-23 stopnie, bo chmurno, nie ma jakiegoś dużego słońca. No i tak działamy. Talerzówka ostro dociążona od tej wertepy. Tak bardzo nie chciało się uprawiać wtedy, w tamtym roku. Tutaj jest dość duża ściernia z tego względu, że jak pamiętacie, tutaj był ugor i żeśmy po prostu kosili wyżej. Ale to się doprawi w tym roku, pomału jak już wyprowadzimy to pole. Już równa! Jodzie! Lecimy! Dociążenia, jest na talerzówce jakieś 100
muszę big bagi przestawić w stodole pszenicą, żeby przyczepą wjechać tam na razie do środka. Odpiąłem sobie właśnie jego paleciaka. Ale bym chciał sobie zahaczyć tego big baga. Będzie przekichane trafić. No nic, miejmy nadzieję, że się uda. Także tour daje radę. Ja się będę z wami żegnał. Chyba się nie przewróci. Ja się będę z wami żegnał. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale rolnikowo.pl. Pozdrawiam was, Stachu. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć.